Siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w niedzielę 30 lipca. I dzisiaj mamy całodniową wycieczkę do Ojcowskiego Parku Narodowego. Jest godzina już 8. Tak, już Oliwierku. I oczywiście zaraz mamy gimnastykę, po gimnastyce śniadanie. I potem nie wiem, czy zaraz od razu wyjeżdżamy, czy jeszcze mamy jakiś czas na tutaj ogarnięcie pokoju. Jeszcze nie wiem, jak to będzie, tak czy siak. Jedziemy na cały dzień. I może jakieś timelapsy będą, zobaczymy, co tam będzie się działo. Może będziemy mieli jakiś czas wolny, no nie? To byśmy coś tam sobie nagrali, chłopy, nie? No. I nie wiem, co dzisiaj jeszcze wam powiedzieć. Jutro jedziemy do Nerdzielandii, więc będzie jeszcze ciekawiej. Wow, wczoraj chyba wszystko, co chciałem powiedzieć, to powiedziałem, więc no. Nie muszę dzisiaj nic dawać, więc jeszcze tak o, właśnie. Mogę wam tylko powiedzieć, że dzisiaj bardzo ładna pogoda i tak ma być dosyć bardzo fajnie, bezchmurnie, więc jak jest fajna pogoda, to jest i internet, więc jak jest internet, to jest super. No właśnie, to nie. To nie ma znaczenia, bo vlogów i tak nie, i ja vlogi dopiero jak przyjadę będę publikować. O właśnie, to jest chyba pierwsza rzecz, którą powinienem powiedzieć w pierwszym vlogu, a ja tego nie powiedziałem chyba, czyli powiedziałem. Widzisz, jaki zły jesteś? No, straszny jestem. Nie no, jak przyjadę dopiero, oczywiście, no, ale... Ale nie, dobrze, mówiłem wam przecież w pogaduchach, czy nie? Dobra, mniejsza o to, tak czy siak, no właśnie, to będzie dopiero jak przyjadę już do domu, sobie ogarnę się i zacznę wreszcie wysyłać coś. Więc zobaczymy się potem. No tak, dobrze, przyszliśmy już ze śniadania i za niecałe 5 minut, no nie, może więcej niż 5 nawet, mamy wyjazd. Dostaliśmy suchy prowiant. Za 7 minut. O, za 7 minut, właśnie. Dostaliśmy suchy prowiant, ten suchy prowiant w sumie, no, da się go przeżyć. Nie tego, nie powiem. Tam jeszcze jakieś jabłko. Ta woda jest niezła, wiecie? O, ta jakaś też dostaliśmy. Jakaś tam niegazowana, ale smakuje trochę jak gazowana. Jest taka gorzkawa, ja lubię jak woda jest trochę gorzka, bo nie tak się pić chce i tak lekkie smakuje po prostu. No, więc zaraz będziemy się zbierać i może coś tam jeszcze w drodze, coś tam powiem. Pokażę, nie wiem, zobaczymy jak to będzie, jak ten dzień nam przejdzie. No więc do zobaczyska później. Trzeba do tym skałże mieć szczęście, pomyśl życzenie. Idziemy. No i jesteśmy już na miejscu, znaczy się tutaj, w naszym ośrodku, jest za 10, 6 i zaraz mamy kolację. W sumie to miała być całodniowa taka wycieczka, że wiecie, ja myślałem, że na cały dzień taka naprawdę, a tu wyszło. Na obiad o kolację zdążymy jeszcze. Cóż, no to zaraz pójdziemy właśnie jeść, wrócimy, mamy chyba trochę czasu wolnego, albo i nie. I będziemy mieli wieczorek filmowy. No. Siema! Witaj! Jeszcze chyba będę musiał jakiś film pobrać. Z tego co wiem, ma być Alicja za... po drugiej stronie lustra. Czemu akurat Alicja? Nie wiem. Ale jak sobie chcieli, to raczej będzie trzeba to pobrać. Na szczęście to szybko się pobierze i trzeba będzie potem tylko uruchomić film. I będziemy oglądać tym wieczorku filmowym. W sumie mogę jakiś lepszy film wymyślić. Przecież jest tyle fajnych filmów, no nie?
Taka jest Alicja. No dobra, trudno, zobaczymy, może kot mi się spodoba. W co nie wierzę, ale może jednak, więc zobaczymy. A teraz zaraz idziemy na kolację. Czas zakończyć ten vlog, tego vloga. Jestem w łazience, bo w łazience jest najlepsze oświetlenie, które i tak jest słabe. Jeszcze tutaj zapalę, o. Może będę lepiej wyglądać, zobaczymy. No i cóż, jest już po tym całym wieczorku filmowym, już w sumie jest cisza nocna, nie wiem która godzina, teraz może zobaczę, 22:13. No więc, cóż, oglądaliśmy tą Alicję po drugiej stronie lustra, no w sumie film, no w sumie nie był najgorszy, ale też nie był najlepszy, był taki sobie, po prostu średni. Tak czy siak, muszę patrzeć nie na siebie, ale na lustro, nie na podgląd, to ok. No. Tak czy siak było nawet, no i super. Co z tego, że w połowie filmu do mnie ciocia na Skype dzwoniła i wiecie jak kiedy to macie, cały ekran jest widoczny na projektorze, macie podłączone głośniki też na te takie duże. No i kiedy ona do was dzwoni i teraz tak cała sala nagle pęka śmiechem, no to jest no po prostu idealny zwrot akcji przy tym nudnym filmie, więc no coś się działo. Teraz tak, jutro mamy pobudko o 7, ale już o 6 muszę wstać i jedziemy do tej Energylandii, tak jak już mówiłem gdzieś tam na początku. Więc, no i to może być bardzo ciekawy dzień. Więc ja już z wami się żegnam. Zapraszam was gdzieś tam do ankiety. Oszło tam. No i możecie zostawić coś po sobie, więc na razie, cześć, pa pa.